po raz 13 w zorganizowanej formie warszawska rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę. Młodzi ludzie podejmują ten wysiłek i myślę, że u podstaw tego leży pragnienie przemiany. Pielgrzymka różni się od wycieczki krajoznawczej w ten sposób, że kiedy jedziemy na wycieczkę, to słuchamy tych wszystkich, którzy mają nam coś do powiedzenia o terenie, który pragniemy zwiedzić, a więc słuchamy mądrości ludzkiej, zapisanej w księgach geograficznych, w przewodnikach, w przeróżnych opracowaniach. Kiedy zaś jedziemy na pielgrzymkę, słuchamy mądrości Bożej zapisanej w Słowie Bożym. To jest ta zasadnicza różnica. I tutaj chcemy w pierwszej odsłonie, to jest nasze pierwsze pragnienie, umocnić naszą wiarę, czyli ukształtować taką postawę, która będzie odznaczała się takim dziecięcym zaufaniem do Pana Boga. A więc pragniemy siebie tak ukształtować, byśmy jak dzieci wobec Ojca byli całkowicie spolegliwi. My chcemy się tak ukształtować, aby oddać się we władanie Boga. Bóg natomiast odwzajemnia ten dar nasz darem ojcowskiego miłowania. Drodzy moi, liturgia i Słowo Boże, które dzisiaj było czytane, wyznacza na dzień dzisiejszy jakieś zadania. Święty Wawrzyniec to jest ten święty, który będzie nam mówił o potrzebie ubóstwa. Nie ma co ukrywać. Dzisiejsze społeczeństwa bardzo pragną bogactwa. To nie jest do końca nam właściwe w tym rozumieniu, że człowiek jest tutaj tylko pielgrzymem i nie możemy inwestować, jakby zatrzymywać się z tym wszystkim, co tutaj dotyczy ziemi. Powinniśmy być wolni od tego, ponieważ nasza ojczyzna jest w niebie. Bądźmy bogaci bogactwem ducha, mądrości Bożej. W słowie słyszeliśmy, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbierać będzie. Tutaj chodzi o to, abyśmy się nauczyli dawać z siebie. Istnieje coś takiego w nas, co jakby zachęca do budowy takiej postawy, maksymalnie uzyskać od innych. Co oni mi dadzą? A tutaj słyszymy zupełnie co innego. Nie myśl, bracie i siostro, co uzyskasz od innych, ale co ty jesteś w stanie dać współmałżonkowi, jako ojciec dzieciom, jako nauczyciel uczniom, jako obywatel ojczyźnie, jako przedstawiciel parafii, wspólnocie całej, kościołowi i tak dalej. Z tymi przesłaniami wyruszacie dzisiaj w święto świętego Wawrzyńca. Wieczorem, kiedy będziecie dokonywać rachunku sumienia, będzie podsumowanie, zapytajcie, czy coś na tej płaszczyźnie, w tym zakresie osiągnąłem, czy postąpiłem choćby mały krok do przodu. Tego wam z całego serca życzę. Amen.